Andrzej był zwykłym, zadłużonym, wyśmiewanym, samotnym ojcem bałwanem, którego mąż opuścił właśnie z powodu mocnego alkoholizmu i wielu długów. Lecz pewnego dnia wszystko się zmieniło. Już nie był samotnym ojcem, ponieważ komornik wziął mu dziecko. Jako że dziecko się nie sprzedało, z powodu coraz większych wymagań na rynku nielegalnego handlu organami, z dzieckiem trzeba było coś zrobić. Komornik próbował kiedyś swoich sił w klubie piłkarskim LKS Rajsko, także po prostu wykopał go do rzeki. Andrzejowi z rozpaczy po tym zdarzeniu odpadła głowa. Pewien palacz dowiedział się, że ma raka płuc. Doszukał się do lekarza i usłyszał, że nie ma już żadnych szans, chyba żeby przyniósł kopertę, na co nie miał już funduszy. Wymagał jednak eutanazję poprzez wrzucenie do wody.